Witam, Rzymuszki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Wizard with a Gun. Ostatni odcinku trochę źle się skończyło, dlatego że nasza ostatnia ekspedycja była totalną porażką. Straciliśmy większość naszych itemów w sumie. Więc teraz kolejna, która się rozpoczyna. Bardzo chętnie bym chciał, żeby jednak ona nie była aż tak gdzieś źle skończyła jak ostatnia. Ale w takim razie idziemy od razu w stronę oczywiście do naszego nowego biomu. Już nowy biom, no trzeci odcinek z nowego biomu, więc to aż taki nowy nie jest. No ale jak na razie, nie powiem, fajnie się wszystko zapowiada. Tutaj strasznie dużo paczek jest, więc lepiej, żeby nie strzelali. Ale widzę, że już się pojawia. W ogóle widać z daleka jakąś różnicę? Nie, na mapie nie widać. Może na minimapie widać, ale na mapie nie widać. Więc jak się zmieni muzyka, to oznacza, że już jesteśmy na tym biomie. Tutaj jeszcze są te stare. Ale duże kolumny. Powiem. Póki co przechodzę sobie dalej, ale chyba już widzę początek nowego biomu. Tak, już jest nowy biom. Więc tak, pierwsze co, to jak mówiłem zawsze, to jest... polega na tym, że mamy tutaj sobie przejść, ale póki nie mamy sojusznika naszego, to ja po prostu sobie tutaj przejdę, bo ciągle chcę tą beczkę zdobyć, ale nie mogę przez to, że była zablokowana. Myślałem, że to jest coś, co powinni zmienić. Ogólnie znajomy mi opowiadał, że już zaplanowane jest robienie coś takiego, że kolejne aktualizacje będą dodawać nowe biomy, ale się zastanawiam, bo wiecie, to ma być oczywiście taki jakby dumpster, więc... O, okej. Okay. Czekaj. Nie wiem co... Szczerze nie wiem co ma... Co ona nam daje. Okej, okay, więc się znajduje kolejna rzecz i jest ona bardzo daleko. Okej, okay, więc pierwsze co, jak zwykle szukamy z naszego sojusznika, bo to jest mój playstyle. O, oni zazwyczaj się pojawiają w wiadomych miejscach, więc nawet nie jest jakieś problematyczne, tylko problematyczne jest to, że ułożenie terenu czasami jest dla nas bardzo, ale to bardzo niekorzystne. Okej, okay, w takim razie szukamy. Mamy 2,5 minuty, a strzelnego sojusznika nie znaleźliśmy. O, jest. A obrywaliśmy. Okej. Okay. Bardzo dobrze, że się pojawił, bo potrzebuję. Więc tak, póki co wydaje się, że my nie będziemy dostawać tych, wiecie, tych takich, jak to nazwać ładnie, tych ślimaków, co ostatnio nas zniszczyły. Okej, okay, zajmij się tym. Dobra. Teraz powinniśmy sobie poradzić. O, się zrespiły. Szybko się nimi zajmujmy. Ale strzelił sobie. Dobra, w takim razie szukamy. O, a wy z czym walczyliście? Chyba z ucizną. O, okej, zajmijmy się tymi. Nice. Teraz na razie wszystko ładnie idzie. Więc tak, my musimy pójść do tego żabiego bossa. Ostatnio nam to długo zajęło, dlatego że chcieliśmy wybadać no, książką. Au. Ale teraz to już się nam nie opłaca, dlatego że już wybadaliśmy. I wykorzystamy oczywiście nasz bardzo fajny olej. Ups. Dobra. Nie powiem szczerze, trochę tych żab jest sporo. Kogo on atakuje? O nie, zniszczył się. Ten też się zniszczył, ale... Bum. Ahaha.
Uuu, masz luz, ale strzelaj. Nie, nie powiem, ta żabia królowa jest jednak trochę potężna. I znowu padł. Okej. Okay. No i w sumie wszystko mamy. Nie będę go ożywiać, dlatego że to miała być krótka wyprawa i wydaje mi się, że wszystko mamy takich ważniejszych rzeczy. Co najwyżej pójdziemy do gościa od alchemii i się nim zajmiemy. Nie wiem dlaczego ciągle na minimapie pokazuje nam tą babkę, wiecie, tą... jak to nazwać? No, od broni w sumie. No, tak naprawdę już małe znaczenie ma w grze. Bo tak naprawdę to ona nic bardzo nam nie daje. Ona czasami nas tam mówi na samym początku, ale tak to nic nie daje nam. O, jest to. Dosłownie nie wiem, co to dokładnie robi. Po prostu daje nam speed-up, jak jesteśmy w tym i tyle. Okej, okay, w takim razie musimy tutaj przejść. Nasze nieszczęście i tak będziemy w bagno. A my tutaj chyba nic nie musimy badać. Musimy tylko gadać z tym gościem. Tak, wybadanie. Tutaj nie mamy tego. No tego nie mamy. No jeszcze nie spotkaliśmy tego zwierzęcia. Bo niestety, ale... Nie powiem, ale... został zabity, zanim myśmy go poznali. Ale widzę, że tutaj są nowe rzeczy do wybadania, więc... Bardzo chętnie wezmę. I tak naprawdę jeszcze kilka bym zrobił odcinków do tego, ale... Ja i tak będę niedługo kończyć moją sesję nagrywkową, więc... wiecie. Będę sobie robił grind pomiędzy tym. A szczerze powiem, grind to jest w sumie taki materiał na live, bo to jest po prostu, że budowanie i takie nudne naprawdę rzeczy, więc... To nigdy nie jest ciekawe. Bo na przykład to badanie to jest nudne i to jest naprawdę dobre na live'a. Trochę mnie wkurza, że musimy wszystko przeklikać, ale lepiej już mieć to przeklikane niż ciągle mieć pojawiające się. Okej. Okay. Więc jak już to mamy, to po pierwsze dajemy punkciki tutaj, ponieważ po ostatniej tragedii trochę, nie powiem, te punkty bardziej o nie dbam. I gdy już tutaj wszystko mamy, to sobie poruchmy jeszcze ammo na wszelki wypadek, jeżeli nam jest potrzebne. Nie jest tutaj nam potrzebne. No byśmy mogli, ale tu muszę mieć to Fale Vitale, czy jakoś to się nazywa. Okej, okay, ostatni trybik. I się nam odblokowuje kolejne dwa. Więc będziemy szli na kolejne dwa trybiki. Nie powiem, to jest znakomite. Powinienem zainwestować sobie już w lepszą broń. Ale... I chyba nic nie masz do powiedzenia, ale chyba to nie jest jakieś potrzebne. Pytanie jest takie, czy... Wiecie co? Czy jeżeli się nam to otwiera, czy ja nie mogę po prostu użyć tych innych portali, że na przykład tego portalu użyć, żeby się tam dostać? W sumie to byłoby mądre. No właśnie. Mogę tak wejść. Dobra. Teraz przynajmniej jesteśmy nieco mądrzejsi. Teraz... No i w sumie wszystko tyle. Okej, okay, mapa i w tamtym kierunku, dobra. Póki co będę szedł w tamtym kierunku, bo i tak po drodze zapewne jakichś sojuszników znajdę. Czy żabę będę chciał jako sojusznika? Szczerze pewnie nie jest to jakiś dobry sojusznik. Mapa. Nie, to jest dookoła. Wydaje mi się, że żaba jest bardziej taka bojowa, że te... Wiecie, skunk to jest to, dobra, to sobie myślę, że nie skunk. Ta pałka właśnie. Pamiętam taki filmik, że ktoś ją ugryzł. To było świetne, ponieważ one później się takie, wiecie, z nich te wszystkie nasiona wychodzą i taki jakby puszek wyszedł. Okej, okay, jest.
Okej, przyjacielu. Przyjacielu, nie strzelaj do mnie. W ogóle chodziliśmy po wodzie jak Jezus. Okej, dzięki przyjacielu. Dobra, więc tak, po pierwsze idziemy tam zdobyć. Tutaj są jakieś budowle. Więc tak, póki co, jeżeli tutaj nas nie atakuje, to my będziemy... Oczywiście nie atakuje. Jeżeli on atakuje i my możemy po prostu nie marnować amunicji, to będziemy strzelać po pierwsze w ten portal. Ale jeżeli nie atakuje, no to wtedy musimy jednak strzelać. Okay. O nie, nasz sojusznik umarł. Już są takie potężne. Znaczy się zawsze, gdy tam już robimy, no to mi się po prostu już polepsza. W ogóle chyba mamy zasięg w ogóle lepszy teraz. Zauważyłem, a oni nie. Okej. Dzięki, przyjacielu, że się poświęciłeś. Ale to oznacza, że będą jacyś mocniejsi przeciwnicy. I tutaj mamy chyba nadal tego Ankul coś. Oni ostatnio nie byli jacyś tacy potężni. Tutaj jest jakiś zepszony. Dobra, ale najpierw się zajmijmy tym. Okej. Oni wiem, że nie atakują, więc to jest dobre. Ale oni są mega słabi. Dobra. To jest inny atak. Ale jak mówiłem, oni są mega słabi. I coś dostaliśmy. Uzing ten taku. Oj, skank coś. Ty nie atakujesz nas. Okej. Więc tak, jeżeli to... Ale on zaatakował go. Dobra, więc jeżeli my... Tak naprawdę powinniśmy pójść teraz do niego, bo mamy ten item. Uciekaj, nie lubimy. Lubimy was. Nie mówcie, że zginął mój. Nie widzę go, to znaczy, że zginął zapewne. Czyli się, po tym jak się ich ożywi, to już nie wracają. Warto zapamiętać. Dobra, więc tak, najpierw idziemy tam. Ale lepiej to się tym zająć. I sobie zrobimy to ulepszenie na miksturkę. Podoba mi się, że są niektóre w tych wymiarach. Oczywiście, wiecie, to można sobie dosyć łatwo ich znaleźć. A masz raz, kiedy dostajemy damage'a, to nas wywala. Bierzemy to i co tu mamy? I mamy to samo co wcześniej. Zgaduję, że ten drill to jest wychodzi... Nie, tam to nie wychodzi, bo przecież byliśmy. Okej, w takim razie, tego co jeszcze nie walczyliśmy, że takich, wiecie, takich potężnych potworów, to jest ulepszona wersja o tego. Jak widzę coś takiego, to wiem, że to na pewno nie będzie takie miłe dla nas. Ale pierwsze co, musimy znaleźć sobie innego robocika i sobie go wziąć. Dobra, ale najpierw się zajmijmy tym. Nie mamy tego, mamy coś z kamienia. Wydaje mi się, że w ogóle nie mamy nic. Weźmy sobie to, bo to wystarczy, że sobie zetniemy jakieś drzewo i będziemy mieć. Podoba mi się namierzanie. Nie powiem znakomity błąd to namierzanie. Widać, że nie ma w ogóle tego. Jeżeli pójdziemy w tą stronę, to może jeszcze robota znajdziemy, więc to jest jeden z takich rzeczy, które może się nam udać wziąć. Dobra, mamy lepszą jeszcze kolejną strzelbę. Nie musimy z nimi walczyć, bo nie jest jakieś ważne dla nas. Ale to, co jest ważne dla nas, to, że musimy go sobie przygarnąć. Okej, więc jakbyś mógł mi pomóc, to byłoby fajnie. Wiem, że trochę to jest moja wina, że teraz jest taki wielki chaos, ale... To też twoja wina trochę. Okej, ile on ma życia? Mało, wow.
Już powinniśmy sobie szukać jakichś lepszych sojuszników, jeżeli on już nie jest takim dobrym sojusznikiem. Zgadzam się, że jeden z tych, wiecie, z tych wiśniaków byłby dobrym sojusznikiem. Ale na razie to sobie przechodzimy. Może nie tędy. I będziemy szukać. Mamy 3,5 minuty. Raczej szybko tam dojdziemy. Wydaje mi się, że chyba niektóre rzeczy respią się w wodzie i umierają. Ok, więc tak. Pytanie jest takie, czy zebraliśmy cokolwiek, co mieliśmy użyć, żeby zrobić platformę. Oczywiście, że nie. I to też nie ma w sobie. Coś tutaj będzie. Mamy coś takiego. Nie wiem, co to jest. To jest też kamień. Ale jeżeli jesteśmy blisko tego, to możemy się tym zająć. Okej, dzięki. Robocik nam pomaga. Ogólnie oni powoli dostają ten życie z powrotem, więc ja nie muszę się aż tak bardzo tym martwić. Te oko, które lewituje i nie można go złapać. Au! Nie zauważyłem, że mnie atakuje. Okej, dobra, mamy już to. Teraz jest takie pytanie, czy to nam da kamień? Nie, dosłownie szukamy jednej rzeczy, która by cokolwiek nam by tam dała. Jest kamień. Dobra. W ogóle tam jest inne przejście. Nie, nie ma. Dobra, mamy wystarczająco, żeby jeszcze robocik przeszedł nami. Jak mówię, to jest zawsze ważne, żeby mieć wystarczająco. Chyba będę musiał brać ze sobą kamień, bo coraz bardziej jest przechodzenie pomiędzy platformami. Okej, okay, i co tutaj mamy? Mamy tutaj... to jest ten... jeden z tych bossów takich o takich. Okej, to oznacza, że będziemy musieli się wycofać. Nie. Ja mam złe wspomnienia z tym. Okej. Strzelaj we mnie. Au. Dobra, na razie nam to idzie jakoś. Au! Nie wiem, co się stało, ale spadliśmy. Dobra, jak na razie nawet dobrze nam idzie. Póki nam nie idzie źle. A, skończyła nam się platforma. Dobra, sojuszniku, zrób coś. To nasz żaba dosłownie zabija. Jej! Padło to coś. W ogóle zapomnieliśmy użyć w sumie książki nad tym. Runa by... Co na niego spadło? Coś na niego spadło i on zginął. Dobra, mamy wszystko. Dobra. Było śmieszne, jak na niego coś spadło i zginął. Au. Boli. Dobra, ale póki co w sumie mamy wszystko zrobić. Bardzo chętnie sobie tego wezmę. Bo z niego zawsze coś wypada. To znaczy, że gdzieś jego obóz był, nie powiem. A, tutaj był jego obóz. No właśnie. Zabieraliśmy sobie wszystko i jeszcze jakieś shotguna dostaliśmy. Dobra, więc to wszystko. Powiem szczerze, te dwie ekspedycje zabrały tyle czasu jakby na jeden odcinek, więc powiem,
trochę wystarczająco. Okazuje się, że... A, tutaj dwa. Okej, okay, czyli dwa. I jeszcze jeden. Będzie już boss. Czyli zapewne jeden, jakiś jeden miniboss. Dobra, powiem szczerze, mamy już tyle tego, że ja dosłownie... Ja mogę to wrzucać wszystko, oczywiście. Ale ja już w sumie nie mam miejsca na to. Ja to będę musiał sobie posortować. Ja też sobie poulepszam wszystkie rzeczy. Dzięki czemu powinienem sobie, wiecie, no... Trochę lepiej mieć sytuację. Aż 530... No, trochę sporo mamy. Dobry poziom. No tak, bo na przykład tutaj, czy jakieś ulepszenia są nowe? No, mamy tutaj redukcję poisona. Mamy tutaj 600. I powiem szczerze, Chaos Egg to w sumie nie moglibyśmy mieć, gdyby nie to, że umarliśmy. Tutaj mamy to, tutaj mamy to ciekawe. O, jest to, co w sumie tam było pokazane. Szczerze powiem, mało kosztuje, więc można zawsze wykorzystać. Tutaj oczywiście możemy sobie rzucać różne rzeczy, na przykład sobie wrzućmy jeden to, to dostaniemy ten Fałę Vitae. O, właśnie nam się robi, tam się pokazuje. Tutaj nic się nam więcej nie odblokowało, to znaczy, że musimy jeszcze poczekać. Tutaj na razie rzucałem tylko lód. Lód, mówię, on powstaje w sposób bardzo fajny, czyli trzeba zamrozić przeciwnika. Tutaj oczywiście mamy różne rzeczy, możemy, o, weak poison wziąć, ice chunk, to mi wszystko przerobiłem przez przypadek. Mamy to, więc cold stone. W sumie ja to zdobywałem, ale chyba nie mam jeszcze do tego dojścia. Ale chociaż nie, chyba Coldstone teraz dropi? Nie, Fellstone chyba dropi, coś takiego. Nie wiem, już nie pamiętam nazw. Tak, tutaj musimy sobie ulepszać, też w sumie ulepszymy później na to, ale zgaduję, że nie będziemy mieć hajsu. And time to spell gains a small amount of health. To jest, to prawie nic nie robi. To healing? Mieliśmy? Nie, healing nie jest ważny. Więc tylko patrzę tutaj już na koniec odcinka. Tak, tutaj oczywiście sobie porobimy, to jest easy do zdobycia wszystko. Kosz zapewne też będzie, nie będzie jakiś wielki, więc to też porobimy sobie. Tutaj mam jakieś podjonki, też coś, ale szczerze powiem, to jest chyba bardziej do craftingu dalszego. Tutaj oczywiście będziemy musieli sobie porobić te lepsze pociski, bo już z nich korzystamy. To też zastanawiam się, czy coś jest. Tutaj mamy Kolbala Chalko już pokazany, więc coś ważnego. Tutaj zapewne też będzie ulepszenie przez tego Kolbala. Ale ogólnie no to ogniste super wygląda. I coś jeszcze? Tutaj mamy ogólnie tę ulepszankę. To bardzo fajnie zapewne by pójść w to, bo widziałem, że tam jest fajne. To Force. Nie wiem, czy to jest coś takie ważne, może na shotgunach, jeżeli kiedykolwiek będziemy mieć go. I Fear Bullet, nie, też wydaje mi się, że to jeden z tych, które mało jest ważne. Okej, więc to byłoby na tyle. W następnym odcinku już będzie po grindingu, więc zobaczycie, jak to super wszystko wygląda, jak ja super będę wypakowany. Ale to wszystko na razie z tego odcinka, był z wami Terhol. No to, cześć!